Magdalence, a konkretnie w okolicach Magdalenki w lesie, gdzie toczy się gra Stop Hate, Poznaj swoje supermoce. Po punktach, wybieramy drogę, patrzymy na wszystkie karteczki, wykonujemy zadania wśród animatorów, a na końcu jest piknik i nagrody dla superbohaterów, ale wszystko tutaj... Koniec będą nagrody dla każdego, kto przyjdzie z takim paszportem. Czy to jest hejt? To jest taka nienawiść. Nienawiść do ludzi. Tak, jest nienawiść. Pytam starszą panią, czy mogę jej pomóc. Pomóc. Czyli B, idziemy w lewo. Udało się. Naklejka jest. Dzisiejszy dzień to nie tylko wspaniała zabawa dla całych rodzin, ale również jest to taki pretekst trochę do tego, by dzieci poznały zarówno przyczyny, jak i konsekwencje hejtu i agresji. Te supermoce, które mają zdobyć dzisiaj, to życzliwość, odwaga, zaradność, męstwo, opiekuńczość. Wszystko to, co w dzisiejszym świecie pozwoli nam fajnie żyć. Reaguję i idę po pomoc do dorosłego, któremu ufam. Nie reaguję, bo się boję, albo przyłączam się i wyśmiewam z Basi. Hejt to jest wyrażanie nienawiści ogólnie, ale również za pomocą internetu w dzisiejszych czasach. Co to jest hejt? To, że kogoś nie lubimy i po prostu staramy się to na forum publicznym o tym właśnie powiedzieć. No to wyrażanie swojej opinii, ale w negatywny sposób. Tutaj u nas jest meta. Generalnie rozdajemy na sam koniec dołączenia do superbohaterów tarcze razem z oznakami i drobne ukłonki. Zjawisko społeczne mające na celu poniżenie drugiej osoby w internecie. Hejt to jest coś najgorszego w tych naszych czasach. Nikt nie zwraca uwagi na to, co mówi, bo nie mówi tego prosto w twarz, tylko pisze. I to jest najłatwiej komuś napisać, a nie powiedzieć w oczy. Aby zachęcić naszych mieszkańców do udziału oraz promować takie aktywne spędzanie czasu wolnego, powstał projekt Paszport Lesznowolaka. Paszport jest dzienniczkiem aktywności mieszkańców w wydarzeniach organizowanych przez cały rok.